Planetarium Śląskim można od czwartku oglądać kombinezon Neila Armstronga, taki sam, w jakim kosmonauta wykonał pierwszy krok na Księżycu. Kopia skafandra A7L, który miał na sobie Neil Armstrong 20 lipca 1969 roku, kiedy postawił po raz pierwszy stopę na Księżycu. Taka ciekawostka, akurat ta kopia jest idealną kopią tego skafandra, w którym wrócił Neil Armstrong. Słynny but, który zostawił ślady na Księżycu, został na Księżycu. Część ekwipunku po prostu musiała zostać wyrzucona z lądownika, żeby zmniejszyć wagę. Jest to najdokładniejsza kopia, jaka jest w tej chwili na naszej planecie. Model powstał na podstawie skanów 3D oryginalnego kombinezonu Armstronga pochodzącego ze zbiorów Narodowego Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej Smithsonian w Waszyngtonie. Księżycowy skafander był w 1969 roku szczytem technologii. Był w stanie utrzymać przy życiu astronautę pracującego w niemal całkowitej próżni w temperaturach od minus 120 stopni Celsjusza do 127 stopni Celsjusza. Oprócz skafandra przed wejściem do Planetarium Śląskiego można oglądać wystawę From the Moon to Mars.